Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ja, MC, a to jest trzeci odcinek pod rząd, który nagrywam z Seriusa ma czwórki. Panie i panowie, poprzedni poziom mieliśmy pierwszą walkę z bossem, można powiedzieć, i dostaliśmy minigana do ręki na drugim poziomie, co jest niesamowite. Rozpoczynamy trzeci poziom, który nazywa się 4 Jeźdźcy Apokalipsy. Rozdział 3. Oj, Clayson! Na sam początek. Went to the Valley of Bones. Kolejna postać. The Lord said to him, "Can these bones live?" And Ezekiel said, "Yes." Oh Lord, they will obey your commands. Brant, ask questions later. And kim ty jesteś? That's how you do it. Okej, kolejna miejscówka. O, jest profesor. Thank you for rescuing me, friends. You're welcome, father. But we still need to get you into the Vatican Library. All right, team. Give me some options. Rome's sealed tighter than a virgin's buttocks. Sorry, Padre. Wheels are out. Hellfire, what about wings? No way! It's like the annual Octanian Raider convention up there. Freulein Hellfire is correct. Unless Vesuvius were to erupt, enemy control of the airspace will remain absolute. Airspace. Yes, yes, that's it. But we'll use Vesuvius, just like in 2010, when they used HARP to trigger that volcano in Iceland and brought down all air traffic in Europe to stop the Illuminati from getting out of Belgium. Ridiculous! The HARP is the High Frequency Active Aurora Research Program. It is not an earthquake machine. Now, well, that's what they want you to think. Nonsense! I would know about such a device. Actually, it is an earthquake machine. Verdumpt! Wait, I'm right? Yes, I knew it! And now he'll never shut up. Thanks. We called it Project Rock and Roll. A powerful experimental weapon designed to provoke seismic activity. It hasn't been used in years. But I've got the access codes. But sir, the targeting system is down. We need to manually place beacons to realign the satellite. Then the team just won an all-expenses-paid trip to beautiful Pompeii. It's crazy. It's impossible. I love it. Let's do it. Head first, nie wiem, jakikolwiek ten problem. I need the team to place 8 beacons. I've uploaded the target locations to your Nitrixa. Okay, guys. All we need to do is take these doodads to their designated locations. Rodriguez, you go north. Kenny, west. Jones, do the stadium. I'll take care of the south. And you know the drill. Last one back pays for drinks tonight. Yep. On it. Moving out. Okay. I'll be in the car. Okej, nic tu nie mamy, czyli naszym zadaniem jest oczywiście... Wiem, że mam koło, bo nie po co mi pokazujesz po raz 75. Umieść pierwszy nadajnik, w porządku. Proszę bardzo, pięknie. Świetnie, dostajemy młotek albo coś takiego, byłoby... W sumie nie użyłabym młotka, ale byłoby naprawdę ciekawie. Bo młotek był tylko w Seriusie samej trójce. Hey, Hellfire. What's it like being on the ground? Zaczynamy po raz kolejny rozdymkę, ale tu już w ogóle... Tu się już więcej ścinało to. Kamikaze z wielu stron. Dobra, a wy panowie? Dobranoc, do widzenia. Miło było. Miło było, okej. Okej, widzę, że niektóre poziomy działają lepiej od innych. Także... ciekawie, to jest zapewne ciekawe zjawisko. Dobra, gdzie jesteście? Tutaj i tu jest generał. Jest kamikaze, czyli kamikaze będą na stałe. No trudno. Ślicznie. Okej. Co mamy tu? Mamy z amunicję do strzelby. Siema typie. Syk. I rozwaliło generała przy okazji, świetnie. Okej, okay, no tutaj mamy
przestrzeń, żeby się rozejrzeć. Zdecydowanie możemy się rozejrzeć na przykład tutaj. Tutaj znajdziemy... co tu znajdziemy? Artefakt? Kurde, klucze. Nie mam pojęcia do czego. Ale się zapewne dowiemy. Albo to jest sekret i się nie dowiemy. Jeżeli go nie znajdziemy. Jedno z dwóch. Trzeba na pewno opadać. Co my tu mamy? Gra w piłkę. Naciśnij F, ale przykładnie fixę. Dzięki, auto, świetnie. Profesor Kiesel Queen. Penelope Queen. Minneapolis, Ziemia. Data urodzenia 2079? Okej. Okay. Carter Hellfire. 82. Ona jest młoda, widać, że jest młoda, więc ona musi być też młoda. W sensie, no, musi mieć mało lat, czyli to jest bardzo... To jest data, która była niedawno. Krótko mówię, 71. No, Sirius tam niestety data urodzenia jest nieznana. Okej, okay, ciekawie. Okej, okay. Gdzie możemy tego klucza użyć? Zakładam, żebyśmy poszli tam i musielibyśmy się wrócić. Did I tell you how my goatee got its nickname? Do I wanna know? Cyk. Znowu kamikazy słyszę. Powiedzę niedobrze. I cyk. I cyk. I cyk. A ty? Śmieć, krótko mówiąc. Bum. Ilu was biegnie? Zamknijcie łeb! Jeszcze! Ich zawsze będzie masa. Nie będzie nic na skróty, nigdy. Zabity w powietrzu, pięknie. O, mamy martwego gnaja, o. A ma oczko przymknięte, spoko. Nieźle to wygląda. Bardzo fajnie wygląda gnaj, samiec. Samica... nie, w ogóle mi się nie podoba. Samica jest paskudna. I'm sorry, dziewczyny, ale jesteście paskudne w tej grze. Okej, okay. Swędzi mnie nos. Znalazłem kolejny life, tego w ogóle nie używam, bo nie potrzebuję. Ale dobra, by to jest zbierał, mam 6. Czy potem w 5 mogę zapisać grę? Nie, a mogę tu zapisać? Zapisz grę. Okej, okay. Sobie zapiszę na końcu tego poziomu, ponieważ... nie będę już to grał dzisiaj. To jest ostatnie cię, które nagrałam i tu potrzebuję kluczy. Okej, okay, co my tu mamy? Hi! Pamiętam cię. Czy mogę dać ci zrobić atak wręcznie? Okej, okay, fajnie. Bo nie potrzebuję umiejętności, której oczywiście jeszcze nie mam i... wątpię, że... O, mam misję. Mogę ogólnie, no. Mogę popatrzeć. Ta misja 1 na 9. Pewnie to jest normalny. O, właśnie. Znowu zapomniałem o tym. Pokaż czas, proszę bardzo. I na górze mamy teraz czas. Okej. Okay. Zobaczmy, jak nam się to przełoży. Hey, Hellfire. Is it true about you and Sam? Is what true? You did it in a helicopter while fighting off harpies over Beijing. Don't be stupid, Rodriguez. Hey, it's just what I heard. There were no harpies in Beijing, you moron. You believe everything you're told? Why do I keep running into locked doors? Bad luck. You're always going the wrong way. Doors hate you? Na początku nie było. O tak, 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 tak. Am I the only one who knows you shouldn't answer a rhetorical question? No, sir, I... Oh. Tutaj gdzieś? O nie, no po prostu. Po prostu nie. Powinien mi walić headshoty tak naprawdę i tego nie robię, co jest głupie z mojej strony, no ale... Musimy sobie poradzić jakoś. Gdyby się dziwnie grało w starej części, co już stała po tej grze. To na pewno, bo mechanika jest kompletnie inna. No, zdychaj. Dobrze, elegancko. Pancerzyk dostaliśmy dodatkowy. Tam coś leży. Ja tego nie wziąłem. Bardzo niedobrze. Tu jest ładnie. Pompeja, co? Spoko. Ho, hi guys. Tuś umrze, bo ty zabierasz mi FPS-y. Coś się. I psyk. Dobra. Wow, to wygląda bardzo ładnie. Tam mam rzeczy. O, tam jest mój cel w ogóle, super.
sam umie pływać, jak pamiętam, więc... Jesteśmy czyści. Czy mamy w ogóle zdrowie? Przydałoby się je zebrać. Jak wszystko w tej grze. Co mnie jeszcze tłucze? Bo jest cała ta muzyka bojowa. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nieważne. Czy możemy tu zejść? Możemy, ale dostaliśmy papę. Są mi klucze. Hey, guess what I found? More rhetorical questions? Tak, to było pytanie retoryczne. Brawo, Hellfire. Hellfire to ja mam z nimi, żeby ich pozabijać wszystkich. Okej. Okay. Krabczak musi umrzeć. Boże, ją ma życie. Chyba z dwa się pozbędę, tak, więc to nie jest problem. No, trochę was tu jest. God damn it. Super, okej. Okay. Ci ujawnili mentala po... Nie wiem, ilu latach. 21, 22? W strasznie długim czasie. I tak sobie myślę teraz właśnie o tej początkowej sekcji, gdzie było tylu wrogów naraz. Czy ujawnili mentala i to ludzie zastanawiali się przez tyle lat, nie? Jak wygląda mental? No, jeszcze wiemy. Dziwne uczucie, bardzo dziwne. I część mnie też myśli, że... A może bym chciał, żeby to dalej była tajemnica, nie? Część mnie tak by chciała na pewno. Ale część mnie też chce tego, że wiecie, że ja wiem. I że zagadka została rozwikłana tak naprawdę. To mnie tu tłucze cały czas, Krabczak tam jest, ale się muszę ich pozbyć, mnie denerwują. Już? Tego na górze, a teraz tego? Okej, okay, święty spokój z tej strony. Ale nie z tej. Pięknie rozwalony. Za strzały w ogóle powinno być więcej nagród. Takie jest moje zdanie. Chociaż też tutaj nie są wcale ciężkie, żeby je strzelić, więc... Ile rzeczy rzucił tutaj, chłopak. Dobra, Scrapjack, czas cię rozwalić. A za porządnie. Dawaj, stary, dawaj! To są w głowie, ty nie masz głowy! I sobie zniknął, okej. Okay. Coś się mnie jeszcze nawala. Zobaczymy tutaj, co jest. Bombia, świetnie! Wbiłem się właśnie prosto w niego. Staje bioza. To zostanie bombiarze? No, tak to brzmi. Czy ja miałem wtedy tutaj wejść? Tak, ominąłem chyba pół poziomu. Trudno. To się wycimy, w takim razie kawałek. Tego nie wybuchają po śmieci. To dobrze, bo tak jest. Okej. Okay. Tutaj. Okej. Okay. Lecą kamikaze. To byście lecieli z drugiej strony, ale... Co ja mam powiedzieć? Co zajebisty, skoczyłem do wody. Więcej wybuchów! Więcej wybuchów! A go zabiłem w końcu? Nie, nie zabiłem go. Ale jestem martwy! Myślałem, okej. Okay. Można ich wręcz kamikaze załatwić? Jestem zbyt wielką cichą, żeby to sprawdzić. Okej. Okay. Nasz cel poboczny jest tam. Musimy otworzyć drzwi, ale tam było coś na dole i ja to pominąłem. Status update. Nie, to są drzwi zamknięte. I'm more than okay. All good. Well, a horde of clear attacked the car, but now I'm bored. Okay. Otwieramy drzwi? Nie, co kiedy jest tej strony? Tam się tu dostaliśmy, aha, tędy. To nie po co są te drzwi zamknięte. Hey, what now? Tell us a joke, Jones. Rodriguez. Come on, man, tell us a joke. I just did. Heard. Dobre. A teraz się kapę, że mi wiedzą w domu, zajebiście.
Sam gniewu, ten zwierzę dopingujący pozwala żołnierzowi osiągnąć stan euforycznej wściekłości, podczas którego jest silniejszy, szybszy i w ogóle jest zajebisty. Okej. Spoko, fajna sprawa. I to jest w gadżetach naszych. Activate gadżet. Sam wkurwienia. Okej, dobra. Bierzemy szczerbę i idziemy w kierunku naszego celu już głównego. To jest jeden opcjonalny cel na mapę, to mi się zdaje. Mogę się oczywiście mylić. Ja wiem, że tu mogę wskoczyć. Czy coś mi to da, jak po tym mójku sobie przejdę w niektóre miejsca, czy nie? Z tobą chyba już nie wyszedł. Chociaż nie wiem. Nie będziemy sprawdzać. Bo nie mamy nawet gry zapisanej. Okej, no panowie, mogliście się bardziej postarać z tą zasadzką, naprawdę. Naprawdę, mogliście się bardziej postarać. Ale co ja mam powiedzieć wam? Ja nie wy. Ja sobie radzę. Okej. Subcio. Dawaj. No skacz. Nie ma takiej możliwości, stary. Ten shotgun, ta dwójka jest tak piękna. Taki jest zajebisty feeling tego. Tyczko. Clear. Noc. Tam w dalszym poziomu, a tutaj możemy to otworzyć jakkolwiek. Przepraszam za wiecenie. Ale ja muszę w grę pograć, więc. Right. W którą stronę teraz? Tu nie możemy przejść zapewne. Albo już tam byliśmy, to jest zawiłe strasznie. Pancerzyk. Wygląda jak pułapka. Hey Hellfire. What? Rodriguez, shut up. No, dziękuję. O Boże. Nie ma nic. To mój pancerz, który nam się jak najbardziej przyda. Ja laguję idąc. Zajebiście. As you know, it's been hard to get any news out of France after the comms network collapsed during the Battle of Paris. But we've finally managed to contact some of our sources. We're being told that the bulk of Lord Ackerman's troops are starting to move out of the capital, presumably to aid the forces occupying the south, which have been debilitated by constant attacks from the French resistance. Stein nas wykopali, zbliżę moje wszystkie informacje, których szukał. Alessandra. Profesor Stein był w samej trójce. Tylko, że on nie żyje. O, drugi. Cienka czerwona linia, granaty na pojedynczej strzelbie. Uhuhu. Yes, please. This is either the world's worst nosebleed or something I should look into. A możemy tu wejść w ogóle? Tak, mamy klucze. Super. To wygląda przyjaźnie. Oh, never mind. Hey guys. Cześć, pojeby. Jestem coraz szybsi i bliżej nas są, bo się nakręcają. Ma w sumie sens dla pojebów. Okej, teraz są kolejni. Zakładam, że nie mam nic z tłumikiem, żeby ich załatwić. Więc trzeba strzelać. Headshot z takiej odległości. To jest to. Ja widzę, jak pociski lecą. Super to jest. Okej. Odpalenie z daleka. Super, tylko że to jest górka, nie? To jest dół. I to na górze też jest droga. Tędy. Właśnie, to jest pancerzyk na przykład. O, i coś tu chyba mi tutaj krzyczy. To wyglądało przerażająco, jak tak się rzucił nagle na mnie. Idzie. No chodź. Hej, dobra noc. Widzę blowta boomera. Shit, amunicja.
Ja mogę jej pozwać z góry, co jest bardzo fajną opcją. Bardzo fajne jest to, że daje możliwość, jak to zrobić. Tego ognia też załatwimy. Już, że on właśnie chyba do mnie wychodzi. No come on. Dobrze. Zazwyczaj jeszcze dwa bloaty, mogę je po prostu tak rozwalić? Tak, jak najbardziej. Okej. Dobrze, leży. No ty biegną do mnie. Niezbyt to mądra była decyzja, muszę przyznać. Ale cóż mam począć, nie? Z nimi. They never learn. Fajnie, że on mnie widzi z takiej odległości, że jak w niego strzelę, to on już wie. Ciekawe, tam jest jeszcze dwóch. Tam jest jeszcze masa. Idziemy się z nimi pobić normalnie. Będziemy się przejmować. Hey guys. Ktoś tu jest w ogóle? Jakaś stypa straszna tutaj jest na dole. Na górze taka akcja, a tutaj bezsens totalny. Okej, no, czy ktoś mnie zaatakuje tu w końcu? Oj, tak. Oj, tak, oj, byczku. W dziesiątkę, pięknie. No to nie było w dziesiątkę, to było w pororze. Jego w moje ciało. Jebut. Bo taka amunicja jest co chwilę, tylko się nawala strzelbami głównie w Siriusie. To ma zasięg jeszcze, wow. A, dostanę, widziałem, że dostanę. Mogę zwalić kilku naraz strzelbą, super to jest. W końcu strzelba działa tak jak powinna. Kamikaze we mnie wleciał, pierwszy raz. No cóż. Wypad z baru, nie ma do baru. Gdzie on się teleportował? Tutaj, dobra. Panie, strzel by this. Strzelbą sobie poradzę z nimi. Problem z nimi też jest taki, że oni biegną i się nie zatrzymują, się w nich strzeli, więc... Dobrze, pięknie. Chwila spokojna. Dostałem żółcią. Nieprzyjemne to było uczucie, muszę przyznać. Szczera! Skrabczak, okej, okay, no trochę gorzej, bo nie mam amunicji na niego. Trafił. Chodź po jebie. Okej? Okay. Zapomniałem w ogóle, że on... Jeszcze tam, gdzie ja będę, widzicie? Co za chory pojeb. Dźwięki... Mega dużo dźwięków jest takich samych, nie? Ale to spieprzyłem. Giń! Dziękuję. To wygląda, jakbym go rozpił i mu flaki wyleciały na zewnątrz. Well, nie żyje. Co zostaniemy tu? Dodatek do granatnika. Sztos, minigun. Nie mamy niestety. Skąd, że pewnie, myślę, dlatego nie możemy ten przybliżyć. Mamy granatnik w strzelbie. Widzicie? Przetestujemy, jak to działa, jak najbardziej. Dlaczego mielibyśmy nie? A teraz się musimy wrócić tam, gdzie byliśmy. To się. No ale nic. No ale nic. Damy sobie radę jak najbardziej. Kolejny pancerz tutaj jest. Bierzemy. No ale się pojawiła kompania, tak? Teraz tutaj. Chyba leży. Kolejny wampir. Wampir czy wampiry?
Vampiry. Pojebie! Oj nie byczku, oj nie byczku. Ty musisz umrzeć. Bardzo szybko. Ty zresztą też. Padł, całe szczęście. Ten gratis chciałem przetestować, tylko nie przetestowałem. Na czymś grubszym przetestowałem, bo na większej ilości przeciwników. Może być ciekawe po prostu. Jestem ciekaw też, czy broń się przenosi z poziomu na poziom. Jeżeli tak, byłoby zajebiście. Jeżeli nie, no to trudno. Daliśmy radę. O, na przykład na tym przetestujemy, zobaczymy. Fajnie działa. Biedny byczek. No cóż. Trzeba było nie służyć mentalowi. Się służy mentalowi, spotykasz się z samym. A wtedy... nawet Bóg ci kurwa nie pomoże. Cześć stary. A, mnie zaatakować zdążył, cwaniak. Au. Nie wiem, czy Wolfit, chyba nie. Dobra, idziemy stąd. Nic nas tu już nie czeka. Muzyka dalej leci. Ktoś mnie musi gonić chyba. Albo dalej widzieć. Okej, to była ciekawa przeprawa. Tamto miejsce. Co mam pod F-ką? Wrogowie, tak? Bez głowy kamikadze. Jest i on. Grzechotnik z gniazdo zbioru strzelca. 3000 HP. Jaka waga w ogóle. Jesus Christ. Pocisk 10. Iszkę jest clear. Taka naprawdę nie jest zła, szczerze. Nie wiem, czy ludzie złego w niej widzą. Jeszcze żyje. Już nie żyje. Boże, świetnie. Bum! Was jest za dużo, was jest... O, jeszcze wpadłem tutaj w pułapkę. Bazy nie biłem zresztą. Muszę się ratować shotgunem. Ich jest za dużo. A gdyby tak zrobić? Ten gratik to jest tak naprawdę na jednego przeciwnika, nie? Się ludzie wybuchał, on tak jakby kumuluje się na jednym przeciwniku, nie? Dziwnie tak, nie wiem. Nie wiem jak się z tym czuć, naprawdę. No tą bombę sobie ładuje, nie rzuca od razu, tylko rzuca z ostrzeżeniem. Spoko nawet. Weźcie te bloatery stąd. Okej, okay. Wyczyszczone, możemy iść dalej. O mój Boże, niektóre sekcje w systemie zajmowały naprawdę sporo, żeby je wyczyścić, tak całkowicie. Więc to co tutaj jest, to jest małe piwo. Będzie gorzej, zaufajcie mi. Wracamy się w końcu tam, gdzie mamy iść. Po 53 latach. Ale powracamy, tam było więcej FPS-ów niż tutaj. Co powoduje, że to jest mało FPS-ów? To jest moje pytanie. Ale ja mam jeszcze jedno pytanie, bo tam na górze widziałem pancerz. I ja chcę się tam dostać. Jakkolwiek, jak bądź. Tylko teraz jak? Jak tu się na górę dostać? Potrzebuję tu się dostać, na ten tutaj balkon. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tu jest pancerz na górze, ja to widziałem. Albo nie ma. Nawet jeżeli jest, to ja nie potrafię tam się dostać, więc... od boku pewnie nie wejdziemy, no pewnie, że nie. Musimy wejść frontem, bo jakoś na amunicji pomału. Bośmy trochę postrzelaj, a tu mam już zapas. Spoko. Ale pancerz gruby. Zajebiście. To był pancerz? Bo nie zbierałem go w efekcie. Tak, plus 50 pancerz, nice. Co to jest? Chcę to wziąć. Ja zabiję jego, okej. Okay. Użyć, przepraszam, używamy. Bacon set. Bacon. Bacon? I shouldn't have skipped breakfast. O, jest Eptilian. Aaaa, wygląda zajebiście.
O, dźwięk taki sam. To. Tylko szczerze można zestrzeliwać, więc spoko. I one są naprowadzające, więc trzeba się mieć na uwadze. Na szczęście masz wielki łeb, co jest plusem, to jest w mojej sytuacji aktualnej. Bo są inni jeszcze, goddammit. Dobra, leży. Mogę go wykończyć? Mogę go wykończyć? Pewnie mogłem. Haha, o, no wybucha! Ała. See you later, Magic Gator. Oh shit, rozwaliłem coś. Nie wiem co, to był kamikaze. Tylko rozwaliłem na blisko, to mógł być kamikaze, bo się pojawili teraz. Nie rób tego! O, to był błąd. To był duży błąd. Oni mnie tu wykończą, oni mnie tu wykończą, oni mnie tu wykończą. Nie dam się tak łatwo, nie dam się tak łatwo. Dobra, nas blotery. Okej. Okay. A chciałem go wręcz wziąć. I mi się nie udało. Ty się w ogóle odczep, nie? Okej, okay, no ja tu umrę. Ja już to 100% wiem. Ale pewnie postaram się nie umrzeć. Zrobię co w mojej mocy. Nie wiem, do czego mam amunicję, do czego nie. Zawsze to pisało o prawym dolnym, teraz to nie pisze w prawym dolnym. Coś się, ale no dobra. Poradzimy sobie i z tym. Shit. 1300 metrów? Sam, I'm heading into Rome with Father Mikhail. We'll stay put until Project Rock and Roll goes live, and then we'll push for the Vatican. Copy that. Good luck, guys. Good luck. Okej, okay, good luck ze mną, żebym znalazł życie jakiekolwiek. Będę całkowicie szczery. Bo aktualnie jest lipa i obawiam się, że lipa będzie jeszcze przez jakiś czas. Musimy sobie z tym poradzić niestety. Tu jest 1 HP. Ja bym nigdy nie zdał, nie? Jestem zamknięty tutaj teraz. Nie, już nie. A, czyli tyle ile życia zbierę, tyle się pojawi. O, teraz 5, o nie. A teraz ilu? O mój Boże. Jakiś trial? Pewnie. Jezus, fajnie. Więcej ich pewnie. Amunicji mi braknie. Ciśniemy ich. Dobrze. No i teraz mi amunicji braknie. Ciekawe co się teraz stanie. Pewnie amunicji braknie. No i co teraz? O mój Boże, ile ich jest w tym miejscu. Super, zajebiście. Wszyscy strzelają, nie? To jest jeszcze więcej ich. Poradzimy sobie. Nie damy się tak łatwo. Poradzimy sobie z tym sekretem. Myślę do karabiny szturmowego. Nie za wiele mi to da, to mi się zdaje. Ale to śmiesznie wygląda. Okej, okay, próbujemy dalej. Jezus, trzeba strzelać od razu. Amunicji mi braknie. Nie mam co strzelać, mogę pistoletem tylko. Ale lipa, nie, nie mam amunicji tutaj na to. Ale życia mam strasznie dużo. Wszyscy mnie kopnęli tylko tam podszedłem, więc lepiej nie podchodzić do nich. Zawsze mam live, także jest spoko. Bo się to może być przeciwnik grubszy, nie? Potem. A bo nic nie witajcie, nic tego nie potrzebuję. Bo oni nie mają głów, żeby im headshoty robił. Shit, man. O, święty panie, okej. Okay. Jeszcze? Okej, okay, to użyję gadżetu. Macie, bawcie się.
Aha, no spoko. Uuu, święty panie, jak to wybuchło. Okej, to użyję jeszcze jednego gadżetu. Aldulian, no, Aldulian to jest. O! Okej, dobra. Nie o to mi chodziło, Zajebisty sekret, ale... Fuck my life, przestań! A trzeba dookoła biegać, Aaaa, shit, man! Gość jest przerąbany! Ja cię rozwalę, ja cię zniszczę! Nie mam amunicji na to, ale ja cię zniszczę! Tak mi się wydaje. Za kilka lat. Dostaję obejrzenia co z niego. A powstaje w ogniu. To ma sens. Au, on mi podpala po prostu? Z pieprza w niego. Tak ja muszę się ruszać, bo mi się palę w miejscu. No to świetnie po prostu. Nie palę. O, umrę tutaj. Ja nie wziąłem checkpoint. Uciekam od niego. Mam nadzieję, że jego pociski nie lecą za mną, nie? Jak go zabić? Au. Chyba amunicja do strzelby, nie o to mi chodziło. Bardzo bym chciał zdrowie, nie? Ale walka przerąbana, pomocy. On nawala cały czas. Jak go pokonać? Help me! Umieram. Au. Dobra, chodź sam. Dobrze. Tak, te pociski lecą za mną. No świetnie. Nie żyje. Poniesione obrażenia, płomienie. Ostatnio zapisano rozgrywkę, żeby czytać. Okej. Okay. Czy to będzie na początku poziomu? A nie, to jest tutaj. Aha, czyli no, czy jak to wezmę, to się zacznie walka. Nie mam amunicji. Mam zdrowie, nie mam amunicji. Jeżeli to dobrze zrobię, to go pokonam. Tylko muszę to zrobić dobrze. Muszę przede wszystkim się ruszać. Mam życie, żeby się uleczyć. Ale przede wszystkim muszę stąd wyjść, nie? Spieprzam stąd, w tym momencie. Puśćcie mnie! Cześć, stary. O, cholera. Okej, tu się mogę chować, więc spoko. Napieprzamy go, ile fabryka dała, naprawdę. Au. O mi... Ała, no to jest nie fair. On mi zadaje masywne obrażenia. Jak go nie damy rady pokonać, no to trudno. Ale miejmy nadzieję, że jakoś damy. Nie mam pojęcia, jak byśmy mogli dać, ale miałem nadzieję, że jakoś damy. Obrażenia od ognia zadają mi mniej obrażeń niż cokolwiek innego. Znaczy, jak wy na przykład na murek, to też mi będzie ranić? Tak, ogień mi radzi wszędzie, okej, okay, no to dupa. Musimy się jakoś przed nim bronić teraz, w takim razie. Możemy kółko zrobić, tak jak widzicie. No zdaje nawala, ale mamy przewagę taką, że mamy tutaj właśnie mój i możemy robić takie rzeczy cały czas. Więc to jest całkiem spoko. Zadają mega mało obrażeń za każdym tym, nie? Za każdym takim manewrem. Ta walka potrwa bardzo długo. Trudno. Musimy ją wygrać. Nie ma mocnych. On ma cały czas zielone życie. To jest jakaś tragedia, nie ma zdrowia. A mu tak łatwo nie spieprzę, chyba że on ma jakiś słaby punkt, o którym ja nie wiem. Czy to nie będzie napieprzał cały czas? Ja pieprzę.
Chyba gadżet, szybko. Tak. Lecz mnie. Dobrze, jeszcze. Okej, dobra, jesteśmy leczeni. Spróbujmy z tym leczeniem coś zdziałać, ale wątpię, że zdziałamy cokolwiek. Naprawdę. Tak naprawdę. Nie wiem, w co go bić, w sensie, on nie ma głowy, więc... To jest ten minus. Ale nie wiem, czy możemy go rozwalić. Tak, ma żółte życie, okej. Okay. Nawalamy go cały czas. Co mi da ten mój drugi gadżet? Bardzo bym chciał wiedzieć. Po prostu wrzuć to w siebie, okej. Okay. Activate gadżet. Okej. Okay. Trzeba większe obrażenia teraz. Bo to mam większą szybkość, co naprawdę mi pomoże. Tak, chyba mam większe obrażenia. Chyba mam większe obrażenia. Tak, mam na pewno większe obrażenia. Dawaj go sam. Jest. Nie, nie padł, skończył mi się jeść po prostu. Padł. Jest. Udało się. Dziadu. Upadłeś. Umarłeś. Nie żyjesz, dobrze. Dawaj mnie to zdrowie. Oj, mamy tyle life'ów teraz z powrotem. Activate gadżet. Udało się, tu już nic nie ma w środku? Nic już nie ma w środku. O mój Boże, co to w ogóle było? Jaka walka? I Serious Rage mi pomógł strasznie. Sprzęt, sam, nie dostaliśmy nic, akta. Nie wiem, co mamy nowego. A, mieliśmy chyba tą informację, bo po prostu gra mi się wczytała, przed tym, jak to czytałem, nie? Sam nic jest po prostu. Wow, to był niezły sekret. Naprawdę, i to, tego sekretu nie było wcześniej, tego typu. Więc to jest coś na pewno nowego i szczególnego. Okej, okay, co my znajdziemy w tej oto skrzynce? Punkty umiejętności! Czyli punkty umiejętności są w drewnianych skrzynkach. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Co my tu możemy? To chcę. Yes! Lewy alt. Yes! Tylko to mamy. Na dwie ręce. Yes! Double palety. To jest to. To jest to. Jak myślałem na przykład tą tylko. A to tylko trochę. Okej, okay, czyli musimy będzie przeładować od razu. No dobra. Zobaczymy, jak to jest mocne, jeżeli jakkolwiek jest mocne. Ogólnie powinienem mieć zapis przed każdym takim użyciem punktu. No i nic. O, to widziałem na zdjęciu na Steamie. Kim ty jesteś? Okej. Okay. Kolejny duży byk na to wychodzi. O, ma pancerz! Aha! W tył, okej. Okay. To faktycznie w tył się udało, nie ma co. Dobranoc! Ha! Dopierzaj sam. Okej, okay, lecimy dalej. Mamy 1000 metrów jeszcze do końca poziomu. A nie, umieść drugi nadajnik. Chyba mamy 3 nadajniki umieścić, a ja dopiero umieściłem jeden. No dobra. Będzie długi odcinek. Trudno. Leży? Nie wiem. Panie. Come on, pierwszy umarł od razu. Czemu wy nie możecie umrzeć od razu? Okej. Okay. Czyli z przodu są opancerzenie, a z tyłu nie. Ciekawe to bardzo. No sporo życia, wiecie, aż tak na razie nie przejmuje. Dobra, udało się. Super. A amunicja do strzelby, jak najbardziej, przyjmę, jak najbardziej, tak. Idziemy dalej. Czy to jest bloat? Tak, to jest bloat. Dobrze się, żebyś tu padł. Jest! Dobrze. Gnary tak śmiesznie skaczą. Nienawidzę gnarów, nie nowych. I mówię to szczerze.
Mogę ci zrobić coś wręcz? Nie, no to umieraj po prostu. Pewnie mógłbym, gdybym miał umiejkę. Będziemy do tego dążyć, jak najbardziej. Wszystko chcę odblokować w tej grze. Wszystko chcę poznać. Więc miejmy nadzieję, że to się wydarzy. Right. Hello, okej, na walkę się szykuje. Jak najbardziej. I nawet do mnie leci już. Kolejny i kolejny. I tutaj mamy blowcika jeszcze. Cwaniaczka, au. Typy. Panowie. Ich trzeba eliminować pierwszy, bo oni są mega szybcy i niebezpieczni przez to. Tylko to wybucha, bo jest jakkolwiek bardziej niebezpieczny od piechoty. Trzeba likwidować od razu. Okej, okay, zbliżamy się do naszego miejsca. Hello, dzień dobry, jestem sobie sam. You know, this place would be kinda nice if it weren't for all the monsters. Wow, Kenny, naprawdę? Jak ty wpadłeś na to? Weź spierdalaj, co? Ty też. Gdzie jest ten pocisk? Chyba sobie rozwalił, nieważne. Ale to po to, żeby wkurwiać, nie? Ci goście z tymi. Z pazurami. Zajebiście, kurwa! Boże, co to było? Rozwal go! Zajebiście. Oktański Zelota. Zostawaliście 5 HP. O, się potem wszystko połączy, to trzeba będzie pamiętać, co jaki przeciwnik robi. Niestety. Tam jest już sami. Bum! 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 Panowie! Aaa, był błąd! Jezu, nic nie widzę. Aaa! Uratowałem się. I jakoś! Jezus, kurwa mać! Gdzie on jest? Tutaj. Dobra, okej. Okay. Szukałem go właśnie. Widziałem, gdzie on jest. Wybuchnij rzecz! Dobrze. I wszystko pomordowane. Przepięknie. Okej. Okay. Nie wszystko. W sumie sobie nigdy nie jest wszystko pomordowane. Nie zdążę, wiedziałem, że nie zdążę. Uhuhuhu. To było aż za piękne. Oki, tu mamy zdrowie. W śmieszny sposób rozstawione. Dalej nie mogę z tego sekretu, on był tak zajebisty. Mega mi się podobał. Okej. I did it! Beacon set! Yeah, cause Sam gave you the easy ones. Hey guys! Kędą tu wejdzie, a tędy wchodzą! Po kolei panowie, pojedynczo! Zaraz? Dlaczego nie? Super, i możemy sobie zejść na rzutaku. Oj, tak żartowałem! Widzenia panu? My się taktycznie wycofujemy, jeszcze jest ten Aldulian, trzeba go załatwić, na górze jest. Dwóch jest chyba, chociaż nie jestem pewny. Fajnie się spadło, gościu. Chyba, że nie ma żebrzeń w upadku. Tu się lampisz. Pozwoliłem? Wypad! Aaaa, nie róbcie tego! Jezus! Jeszcze byk! Tak! Pewnie! Co jeszcze? Z normalnych przeciwników jeszcze nie umarłem ani razu. Tu się światło buguje. Halo, Kro Team. Co to ma być?
Dun, 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 dun. Cześć panowie. Hello. Welcome. It is me, dostaję w pierdol. Osiem HP. Fuck my life. Tu sobie nic nie ma, to mogło być życie chociaż. Mówię życie, bo akurat życie potrzebuję. Coś tu walnęło. To mi się nie podoba. Tu jest zero. Mam go teraz 10, a nie 8. Nice. Przeżyję minimalnie dłużej. Pancerz może mnie trochę ochroni. If my colleague Dr. Stein is to be believed, there is an alien artifact near the area you are currently in. It once belonged to the great Syrian warrior. Oh, but I spilled my sauerkraut over my keyboard. I'm sure you can find it. Rocket launcher! Gdzie opcjonalny? Gdzie opcjonalny? Spiesz artefakt. A tam, okej. Okay. Spiesz artefakt, to dobra. Rocket launcher! An authentic ancient Roman rocket launcher. Pokażcie ją. Da się to obracać jakoś? Mówię serio. Chyba się nie da. I trudno. Misja, wrogowie. Wrogów jest całkiem sporo. Trzeba przyznać. Już na ten etap gry jest wrogów całkiem dużo. Klej oczywiście, co innego. Lipa. Lipa, straszna lipa. Tu jestem, patałaki. Okej, okay. Klej mnie zabił. Od tyłu. Tego się nie spodziewałem. Mam wyrzutnie jakieś, bo nie wiem nic nie zrobić użytek, tak szczerze. Więc nie zrobię użytek. Nie mam dużo rakiet, ale muszę sobie poradzić jakoś. Uwaga. Nie dostać od nich. Ała. No i dostałem, to co ty powiedziałem. Jeszcze raz. Roman rocket launcher. No, trzeba sobie poradzić z nim niestety. Okej. Okay. That was for Jones, Bones. Nie dać się trafić. Boże święty. Dwa łańcuchy i mnie nie ma. To oni tam leżą, to dobrze. Mam 9 jakiet jeszcze. Obawiam się, że może mi nie starczyć, aczkolwiek to się wszystko, ała, okaże w praniu. Nie poszło najgorzej. Naprawdę nie poszło najgorzej, mogło pójść znacznie gorzej. I poszło właśnie, shit. A shit. Okej, okay, co tu jest, że wy się tu pojawiłyście? Leki. Spoko. What does a Sam? A miserable pile of one-liners, but enough talk. How about you? Nie, nie bij mnie. Nie bij. How about you? Nie. Nie mam amunicji. Znaczy amunicji może mam, ale nie mam zdrowia. Sorry typie, ale tak się spróbuję zabić. Bo jestem debilem. Zakładam, że masz masę życia. Chyba się nie mylę. No nie mylę się. Z jakimś sekretnym typem. Dostał w łeb, ale dalej żyje. To jest coś nie tak, zdecydowanie. Idź stąd! Nie mam amunicji do niczego. O, padł, okej. Okay. Nie wiem co mi dała ta walka, ale padł. Nie mam zdrowia. Help! Beacon 2 set.
Looks like I ain't buying the drinks tonight. That's because I gave you the easy ones, dumbass. Okej, to mamy drugi nadajnik, dobra. To idziemy najpierw do opcjonalnego oczywiście naszego tutaj miejsca. Życie. Give me health. Health is... O, właśnie. O, od razu się czuję lepiej. Minimalnie lepiej, ale lepiej nonetheless. Głowy. No dobra. Skoro tak. Czemu mi na jakiś cmentarz wysłałeś, gdzie jest mega dużo wampirów? Czasami nic nie mówię, bo się skupiam. Trzeba się będę skupiać, żeby ogarnąć wszystko dookoła. Serio, szczerze. Wiesz, artefakt, bardzo bym chciał i bardzo bym chciał też przeżyć, bo zginąłem już 3 razy. To się nie zdarza u mnie w Siriusie, no ale cóż. Wziąłem sobie normal, gdzie ja w ogóle gry nie znam, więc you know. A, 2 strzały padły. Bardzo miło, bardzo przyjemnie, okej. Panie, panocku. Ale ja! Panowie! To my się nauczymy z nimi walczyć w sumie. My się nie nauczymy, mamy tutaj problem. Zdychajcie wszyscy po kolei. Okej. Okay. Chyba wszyscy jak na razie. Jak nie pójdziemy dalej, to będą kolejni, więc... Będziemy tu musieli przeboleć jakoś. Więc kolejne zdrowie i pewnie się znowu pojawią. Okej, okay, jednak nie, to dobrze. Możemy iść troszkę dalej. No to nie wygląda zbyt przyjaźnie. W sensie tu jest sporo rzeczy, ale... Nie wygląda to przyjaźnie. Zagięcie czasu generuje duże pole zakłócenia chronomów. W tej bańce czasowej wszyscy wrogowie ich pociski są za czasu. Okej, czyli to spowalnia nam przeciwników całkiem. Okej. This looks awesome. What's it do? I believe the artifact was part of the Syrian's research into the properties of time and may have a time dilation effect. So could I use it? In theory, but you must first return it for study. Or I could use it. Or you could bring it back. Or I could use it. Or you could bring it back. Or I could use it. Or you could bring it back. Or I could bring it back. Or you could use it. Well, thank you, Professor. Piękny sam. Okej. Okay. Wyjście sobie będzie takie proste, mi się wydaje. On strzela tym szybciej niż... Oj, kidałak! Chodź tu. Postaw łeb. Dobrze. Kenes. Super. Idziemy teraz z powrotem. Stevie Wonder. Huh. Who's that? Same guy who taught you how to shoot. Pięknie gadą. O, wielka arena, panie i panowie. Drugi nadajnik. I czy będzie ostatni? Chyba jest jeszcze trzeci. Beacon 2 set. Ready to... Hold on. I need to hand out some bullets. Bo oczywiste stan, że ktoś się należy. Zobacz na... Arenę, na której jesteśmy. Praktycznie to jest arena. Uwaga, cyk, cyk i fik. Zajebiście, ops. Hops, hops. Cyk, cyk. Pyk, pyk. Gnoje. Robi się gęsto. To typu jeszcze ogarniałem, ale... Dostał nie jakim cudem. Czy ja jestem w stanie im uciec? Tak, jestem w stanie, to nawet całkiem... Całkiem pokaźnie. Okej. 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 Woo!
I oczywiście klej. Bo jak żeby inaczej. Cześć stary. Przestanę. Dobra. Panie Klerze, proszę ode mnie odejść z tą kością, ponieważ ja nie chcę żadnego kalcium. Rozumie pan? Bardzo fakt się cieszę. Za film brakuje amunicji do strzelania, do strzelby. No tak, i co teraz? Po prostu. Pyk się pojawił. Zdarza się, żeby powiedzieć, dostał w głowę sekietnicy. A, szkoleja. Jeden strzał w głowę sekietnicy, nie giną. Spoko. Mam jakieś drzwi, jest na pewno zapięte. Can you pinpoint this bacon? Beacon. Yes, it's bacon. The amphitheater, but it seems to be mobile. I'll check it out. I'm done as well. Jest tam rzeczy. Negative. I got this. Kenny, you get out of here. Czyli z Rodriguezem coś się dzieje, bardzo niedobrze. Patrzcie na to. Nie no, Krotim, no come on, man. Jak mogli się takie rzeczy dopuścić w ogóle? To jest nie do pomyślenia, to jest niewybaczalne, coście odwalili. Dźwięk oni wybuchają, te bloaty są taki sam. Jakbyśmy strzelali na przykład przeciwników w sakietnicy w starej części. A pepe rakietnicy, mam fajną zabawkę nową. Tę bardzo bym chciał przetestować, w tym momencie nawet. Pum, pięknie. Te bloody są spoko, żeby wyeliminować duże masy wrogów. Będą z panu? Miło było? Tam raczej nic nie ma. Pomątpię wam zresztą. Zapomniałem o tym. O tak. Szybkie przeładowanie w miarę. I jeszcze możliwość takiego napieprzania. To jest to. To jest takie duże hojdy wrogów, nie będą mi przeszkodą. Zobaczmy jak szybko zabijemy jego na przykład. Z samych pistoletów. No, bardzo szybko bym powiedział. A tracimy zdrowia dużo, więc tak to w ten sposób. Bum, bum! Udało mi się, zdążyłem dwójkę wyciągnąć. Spore. Dobra, rakietnica idzie w ruch, żeby ich tutaj przerzedzić, dosłownie, bo rzecz mówiąc. Aaaa! Nie ma, nie przedrzecie się! Uuu! Święty panie. Okej, okay, i cisza i spokój. Ach, Siriusem, jak ciebie można nie lubić? Jakkolwiek bądź. Niesamowity jesteś, zawsze będziesz. Tu coś jest? Nie wiem. Nieważne. Idziemy dalej. Co my tutaj mamy? Gdzie nas dalej ten punkt zaniesie? Tam, okej. Okay. Getting a bit worried about Jones. Man's quiet. Not this quiet. Almost there. A Jones ma kopoty, nie Rodriguez, okej. Okay. Bo Rodriguez pewnie by nawet nie wysłał po prostu. Dałem życie. I want you. O. Ciekawe to był poster. Poster. O matko, wchodzimy na arenę tak typowo. O rany, aż się poprawię. O, to jest Knum! I on ma tego, Jonesa! Czemu on wygląda jak lalka? Jones! Knum! Aha, no to fajnie. I'm gonna cut you into little pieces. Dobrze.
Jest Ward! Jest, jest! Jest, dobrze! Oh shit! Jest, jeszcze osoba, fajnie. Chodź, cwaniaczku, chodź! No chodź, zapraszam do tańca! Chodź, chodź! Knu mnie! Zapraszam! A on dziwnie biega, lol. Czyli Jones nie żyje? Czy to jest, nie wiem, jakaś alternatywna odpowiedź? Ogólnie Knuma w oryginalnym czasie nie można było zdjęć niczym oprócz rakietnicy, dewastatora i wyszli kul. Teraz Knum padł. Oh, fajna była walka, bardzo. Just a sec. He had a brother, you know. The guy you just killed. I'll have to call him, tell him some damn alien killed Tom. No nie ma dźwięku teraz. You'll ask me, what'd you do, Sam? And I'll say, I stuck this beacon right through that bastard alien skull. Do you think that'll make him feel better? Let's find out together. Sam, what's happening? Keep losing your signal. There's too much interference. Is it Queen? Our beacons are placed and primed. But we haven't cleared the perimeter. There's a minute to reach the minimum safe distance. We are not outside the target area. We got confirmation from the ground. Engage the HARP array. Sir, I'm not sure that's what Stone meant. Sam, please repeat. Czemu Queen ma takie oczy? Lot of interference. I repeat, we have cleared the perimeter. We can't hesitate. Stone's a soldier. He knows the risks. Sir. Energize. That's an order. Confirmed. We have clearance from General Brand. Engaging HARP. Project Rock and Roll is a go. Boże, jak ona paskudnie wygląda. Przepraszam, ale. Oh crap. No, 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 no. To jest wulkan, który właśnie wybuchł. Tak, wkurzamy wulkan, dokładnie. I mamy bramę piekła, kolejny poziom. 55 minut ten poziom trwał. Wow, okej. Okay. Także 30 milionów wynik mamy, wow. To był trzeci poziom i walka z Knumem była niesamowita. Jones nie żyje, co się, ale to dziwne. Ja przestanę mówić, że to jest kontynuacja, mimo że powiedziałem tak w pierwszym odcinku. To muszę stwierdzić, że to jest opowieść dziwna, ponieważ tu jest umiera Rodriguez, Jones, obydwoje umierają. Hellfire żyje i Queen oczywiście też żyje. Ha, to jest bardzo ciekawe, co się dalej wydarzy. Poziomu wydaje się być dużo, pewnie 12. Albo 11, albo 10, coś tego typu. Jak na razie się bardzo fajnie gra, muszę przyznać. Odpalimy sobie teraz kontynuuj, ponieważ kontynuował sobie zapisy, które teraz zrobię po tej kascence, także zobaczmy kascenkę i zakończmy odcinek. Kenny? Okej, okay, nie ma kascenki, dobra. Zapisujemy grę, nazwiemy to seria YouTube 2020. Cyk. Zapisana, także cóż, dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, trzymajcie się, na razie, cześć, pa i zapraszam was na kolejne odcinki z gry See You Sam 4. Trzymajcie się, pa pa!